Cześć, witamy w kolejnym odcinku Co za historia. Tym razem przeniesiemy się do początku XVII wieku i opowiemy Wam o jednym z największych zwycięstw polskiej jazdy, polskiej husarii, czyli o bitwie pod Kircholmem. Ale od początku. Skąd ta bitwa się wzięła? Dlaczego ona wynikła? W 1587 roku podczas wolnej elekcji na tron Polski wybrano Zygmunta III Wazę. Był on synem króla Szwecji i został wybrany na naszego władcę. Jednakże to nie sprawiło, że porzucił marzenia o koronie szwedzkiej. Gdy tylko zmarł jego ojciec, wrócił do Szwecji i tam starał się objąć władzę. Niestety lokalni możnowładcy nie byli temu zbyt skorzy. W zasadzie to miał wielką opozycję. Przewodził jej jego stryj Karol Sudermański. Po licznych próbach w końcu stwierdził, że nie ma to większego sensu. Władzę powierzył Radzie Regencyjnej, której zresztą przewodził właśnie jego stryj Karol Sudermański i wrócił do Polski. Stwierdził, że musi coś z tym zrobić i chciał użyć jednego z najlepszych argumentów do korony, jakich mógł, czyli swojej potęgi militarnej, dokładnie potęgi militarnej Polski. W 1598 roku wyruszył z wyprawą wojenną do Szwecji, ale wyprawa zakończyła się totalnym fiaskiem, głównie z braku floty i możliwości dowożenia posiłków. W 1600 roku na tron wstąpił Karol Sudermański, jego stryj, co spowodowało otwarty konflikt pomiędzy Zygmuntem a jego stryjem. Król Zygmunt ponownie chciał wypowiedzieć wojnę Szwecji. Nie godził się na to polski sejm. Oczywiście chodziło o to, że trzeba byłoby powołać większą armię. Jednakże Zygmunt tutaj użył wybiegu dyplomatycznego. Powołał się na pakta konwenta, w których podczas wolnej elekcji, gdy podpisał te papiery, zobowiązywał się do odzyskania utraconych ziem Rzeczpospolitej. Inflanty były w tym czasie przeszły do podwładanie szwedzkie. Był to idealny pretekst, aby z powrotem odzyskać inflanty dla korony. To już nasi magnaci poparli, gdyż inflanty były dużym rynkiem zbytu na ich produkty. W związku z czym w 1600 roku podpisano deklarację włączającą Estonię, dzisiejszą Estonię, czyli ówczesne inflanty, do korony, do Rzeczpospolitej. Karol Sudermański jednak nie zamierzał czekać bezczynnie. Już w 1599 roku poskromił Finów, którzy popierali pretensje Zygmunta do tronu, a w 1600 roku przerzucił swoje oddziały do Estonii. I tam do marca tak naprawdę udało im się pokonać większość stacjonujących tam wojsk polskich. Jedyne co, to opierała się im Ryga. W 1601 roku Sejm Polski uchwalił podatki na wojnę ze Szwecją. Postanowiono odbić inflanty z rąk grasujących tam wojsk szwedzkich. Odnoszono całkiem spore sukcesy militarne. Nawet udało się im pojmać w trakcie jednej z bitew nieślubnego syna Karola, który trafił do polskiej niewoli na całe 12 lat. Niestety naszą armię spotkało to, co niejednokrotnie zdarzało się w XVII wieku z naszymi wojskami. Mianowicie były problemy z wypłacaniem żołdu. Brak żołdu spowodował, że żołnierze byli zdemoralizowani, dezerterowali i po paru latach działania w inflantach ta armia nie miała już najmniejszych wartości bojowych. Konflikt nadal był nierozstrzygnięty. W 1605 roku Karol Sudermański postanowił definitywnie przejąć w swoje władanie całe inflanty. Wysłał liczący około 14 tysięcy żołnierzy korpus, który miał za zadanie całkowicie wyprzeć wojska polskie. Tutaj w akcji wkracza Jan Karol Rzutkiewicz, hetman wolny litewski. Z własnej kasy funduje żołd dla żołnierzy, dla armii i próbuje pokonać armię szwedzką. Główny punkt oporu, który jeszcze stawia opór Szwedom, to Ryga. Niestety oblega je dosyć silna, prawie trzykrotnie liczniejsza armia, jaką dysponuje Chodkiewicz. Czas działał na niekorzyść Chodkiewicza. Kupcy ryscy planowali poddać miasto Szwedom. Chcieli, aby jak najszybciej wznowiono handel. Od wielu lat tak naprawdę port był zablokowany, przez co ich dochody topniały. Było im już wszystko jedno, po której stronie będzie Ryga, grunt, aby zaczęli z powrotem zarabiać. Upadek Rygi oznaczałby całkowite władanie Szwedów nad inflantami. Cóż mógł zrobić nasz hetman, mając zaledwie 3,5 tysiąca wojsk, z czego 1000 to mniej więcej była piechota, a 2,5 tysiąca jazda i zaledwie 4,7 dzioł. Szwedzi nie byli skorzy do otwartej bitwy, ponieważ wspominali porażki z poprzednich lat, gdzie zwykle w polu dostawali tęgie baty od naszej armii. Jednakże tutaj
hetman wpadł na bardzo dobry pomysł. Rozpuścił wieści, że jego armia jest zdemoralizowana, nieopłacana, że brakuje im prochu, brakuje im zapasów i że nie stanowi żadnej wartości bojowej. Gdy Karol Sudermański, który osobiście dowodził armią szwedzką, o tym usłyszał, stwierdził, że grzechem byłoby nie skorzystać z okazji uderzenia na tak słabe wojsko. Uderzenie spowodowałoby prawdopodobnie to, że konflikt o Inflanty zostałby rozwiązany. W nocy z 26 na 27 września podjął decyzję o zmienieniu oblężenia Rygi i ruszył w stronę Kirchholmu, gdzie z obozem swym rozbił się Jan Karol Chodkiewicz. Szwedzi chcieli zaskoczyć wojska polskie, jednakże to im się nie udało. Chodkiewicz był przygotowany na przyjęcie wojsk i 27 września obydwie armie spotkały się pod Kirchholmem. Chodkiewicz podzielił swoje 3,5 tysiąca żołnierzy w następujący sposób. W centrum ustawił piechotę wymieszaną z chorągwiami husarskimi, na lewym skrzydle 700 husarzy, a na prawym chorągwie kozackie oraz inną jazdę lekką. To lewe skrzydło, składające się głównie z husarii, miało przeprowadzić decydujący atak. Armia szwedzka liczyła 2,5 tysiąca jazdy, 8 tysięcy piechurów i około 11 dział. Podzielono piechotę na 13 regimentów, pół regimentów po około 600-650 żołnierzy, a jazdę na oddziały liczące 200-250 jeźdźców. Nasz hetman, widząc dużą dysproporcję sił, wpadł na jeszcze jeden genialny wręcz pomysł. Wszystkie dziury obozowe wyciągnął z obozu i kazał je rozstawić w pewnej odległości od głównych sił uderzeniowych. Ustawił ich w równych szeregach, wyglądali jakby to była armia. Co powiedział swoim żołnierzom? Że to są posiłki, które nadeszły i które wspomogą ich w armii. Dzięki temu morale naszej armii wzrosły. Doszło do bitwy. Do godziny 13 praktycznie nic się nie działo. Próbowano różnego rodzaju wypadów harcowników, ale nie przynosiły one żadnego skutku. Ani Karol Sudermański, ani Chodkiewicz nie chcieli uderzać jako pierwsi. Po południu, o 13, Chodkiewicz wydał swym harcownikom rozkaz do pozorowanej ucieczki. To spowodowało, że Karol Sudermański myślał, iż to główne siły polskie uchodzą i stwierdził, że należy uderzyć na uciekającą armię polską. Wysłał 4,5 tysiąca swoich piechurów w pogoń za armią Chodkiewicza. Gdy tylko ta część wojska oddaliła się od głównych pozostałych sił, które stały w polu, wtedy Chodkiewicz zmienił rozkaz i nakazał uderzenie ciężkim wagonom husarii na przeciwnika. Najpierw nasza piechota ich ostrzelała, te nasze 4-7 dział również strzeliło po nich, a husaria przetoczyła się po nich jak falc. Natychmiast Karol Sudermański wysłał do osłony piechoty oddziały jazdy, ale rajtaria jednak nie miała siły sprostać pędzącej husarii. Husaria bardzo szybko sobie poradziła z nimi i też ich zmiotła, pogromiła i wojsko zaczęło uciekać. Widząc to, Karol Sudermański próbował ratować sytuację, nakazał pozostałym wojskom atak, żeby próbować rozbić pędzące jednostki polskie. To przyniosło jeszcze gorszy skutek, ponieważ uciekający w popłochu piechurzy przed jazdą polską wpadli na oddziały idące do ataku. Powstał jeden wielki mętlik. To widząc, Karol rzucił ostatni swój odwód 1500 rajtarów, którzy byli trzymani w podwodzie. Niestety oni również, po pierwsze udzieliła im się panika, dwa, husaria była w swoim żywiole. Część zagonów, tych też trochę lżejszych, zaszła ich z flanki i zmiotła całą armię. Moi drodzy, 20 minut armia Chodkiewicza rozbiła armię szwedzką. Co ciekawe, jak wyglądał stosunek strat? Po stronie szwedzkiej padło od 6 do 8 tysięcy żołnierzy. Po naszej stronie straty wynosiły zaledwie 100 zabitych oraz około 200 rannych. Bitwa pod Kirchholmem była zdecydowanie jednym z najwspanialszych zwycięstw polskiego oręża. Niestety, jak to często bywa, została ona niewykorzystana. Wojska szwedzkie, chociaż były rozbite, chociaż wystarczyło zaledwie parę ruchów, aby całkowicie wyswobodzić Inflanty, dano im czas, ponieważ brakowało pieniędzy na prowadzenie dalszych działań wojennych. Sejm nie uchwalił podatków na kontynuowanie wojny, a magnateria dążyła do podpisania rozejmu. Taki rozejm podpisano i miał on obowiązywać do 1620 roku,
a już w 1611 armia szwedzka ponownie uderzyła i wznowiono działania wojenne. Skrzydlata husaria, która przetoczyła się po szwedzkich karkach, po szwedzkich łbach, odniosła niewyobrażalne zwycięstwo i jedyne co, to możemy być dumni z tego, że nasi przodkowie w tak piękny sposób rozgromili wroga. Szkoda, że nie zostało to wykorzystane dalej, że nie udało nam się wykorzystać tego sukcesu militarnego i na trwałe zająć Irland. W dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle, ale jeżeli temat wojen polsko-szwedzkich Was interesuje, to koniecznie odwiedźcie stronę Zamku w Gniewie. www.zamekgniew.pl. Dlaczego? Ponieważ tam po pierwsze stacjonuje największa w Polsce chorągiew husarska dowodzona przez Jarosława Struczyńskiego, a mają też na miejscu przeciwników. Piechotę szwedzką, żółty regiment dowodzony przez Tadeusza Lenca. Lato, można zobaczyć ich popisy, można zobaczyć ich potyczki, tak więc jeżeli będziecie gdzieś w pobliżu, koniecznie odwiedźcie Zamek w Gniewie, aby spotkać się z nimi na żywo. To już tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękujemy Wam, że byliście z nami i jeżeli Wam się podobało, to subskrybujcie nasz kanał, a my zrobimy więcej odcinków specjalnie dla Was. Do zobaczenia, cześć!